Dobry wieczór Państwu, zapraszam na wywiad ze szkoleniowcem naszej kadry Leo Benhakerem. Panie trenerze, co się stało z naszymi piłkarzami, że zdobyli tylko jeden punkt? Ech, no nie wiem, nie wiem. Muszę przyznać, że rozczarowanie jest ogromne, gdyż byliśmy zdecydowanie faworytami tej grupy. No dobra, może z wyjątkiem Niemiec i Chorwacji, no i Austrii. Okej, byliśmy jak zwykle najgorsi i jako trener biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za porażkę drużyny. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że to wszystko wina tego całego PZPN-u. Rozumiem, ale już dosyć o euro, czas spojrzeć w przyszłość. Jak ocenia pan szanse Polaków na awans do Mistrzostw Świata w RPA, które odbędą się za 2 lata, a odwal się gościu z tym ocenianiem. Co ja niby jestem? No ale już dobra. Chyba całkiem cię pogięło. Myślisz, że z taką zbieganiną jaką mamy można cokolwiek wygrać? Banda łosi i jeleń. Ja już z chłopakami rozpoczynam przygotowania na Euro 2012, bo teraz i tak szans nie mamy. Oj, no to niedobrze, ale skoro tak, to niech nam pan powie, jak się panu pracuje w Polsce, czy Polacy są dla pana mi? No nawet bardzo. Ostatnio jeden mapet to mnie nawet nazwał Benhauerem. Czekaj, wy go w Polsce tak śmiesznie nazywacie. A tak, prezydent. Ja chciałbym powiedzieć, że nie jestem żaden Leo Benhauer, tylko Leon Zawodowiec. A co do pracy w Polsce, to jest git. Chyba nigdzie na ziemi nie byłem w kraju, gdzie wszystkie produkty są tak drogie, a gorzała jest tak tania. Więc zawsze po porażce sobie z chłopcami przynajmniej wypijemy na poprawę nastroju. Dobrze, ale na razie pan tylko krytykuje, więc proszę nam powiedzieć, co jest dobre w polskiej piłce. Co jest dobre w polskiej piłce? No, ma tylko jedną wadę. Nie ma zalet, buhahahaha. Dobrze, na zakończenie chciałbym zapytać, kto i dlaczego pana zdaniem jest najlepszym polskim piłkarzem? No nie wiem, bardzo ciężko wybrać. Chyba nigdzie jak u was nie widziałem takich patałachów. No ale już skoro muszę kogoś wskazać, tak, myślę, że Michał Listkiewicz. A dlaczego? Proszę zauważyć, że na ostatnim spotkaniu z zarządem UEFA odnośnie organizacji w Polsce Euro 2012 wykiwał samego Michela Platiniego. Platini powiedział, że Polska na pewno wyrobi się z budową stadionów, więc to już samo za siebie mówi, jak genialny jest ten Listkiewicz. Rozumiem. Tak więc dziękuję panu, panie trenerze, za wywiad, a wam widzowie za uwagę. Dobranoc.